Jak widać, pali się wreszcie. Wreszcie się pali. Chciałem to jakoś tak pokazać z daleka, jak to wygląda. Komórka nie jest niestety najlepszym elementem do tego. Jak widać, zlikwidowałem te boki. Górę zostawiłem normalnie pomalowaną pomalowałem farbą. Zresztą mówiłem. Dół zrobiłem metodą ściuku. Tak to mniej więcej wygląda. Ściuk położyłem akrylowy. Jakiś Solveno. I mam takie mieszane uczucia względem niego, z tego względu, że kładzie się ładnie. Tylko ten efekt typowo ściukowy, gdzie się warstwy nakładają, mimo że tu trzy warstwy były kładzione, to jest bardzo słaby. Wybłyszcza się bardzo ładnie, trzeba przyznać. I gdyby nie to, że niezbyt starannie mieszałem z barwnikiem, to podejrzewam, że to byłoby takie mdłe i zupełnie płaskie, nie stanowiące żadnego takiego wzoru. Kładłem już różnych film tego z testciuki. Mogę powiedzieć tylko jedno, że wosk w tym ściuku Solveno jest świetny. Jest świetny. Ja tu na korytarzu tam kładłem i zszywałem różnych wosków i zrobiłem taką próbę. Nałożyłem wosk na ten stary mój ściuk na korytarzu, który tam jest zrobiony przeze mnie, w zasadzie umieszany samodzielnie. I nie, połysk jest zdecydowanie lepszy niż był. Także bardzo dużo zależy od wosku, którego tu używamy. Kupiłem takie cegiełki do kominka, ale ja tak patrzę, że one palić to się za bardzo nie palą. Może jak się bardzo rozpalą. No ja to mam wrażenie, że one są wilgotne. Przywiezione to z Castoramy, także tak naprawdę nie wiem. Patyk, który jest włożony, kawałek drewna takiego z typowo suchego, pali się doskonale. A to tak się pali, bo się pali. Tyle, że jest widok, że w kominku coś tam się pali. No i to w zasadzie wszystko. Dziękuję.